Witam Państwa. Jest to bardzo ciekawy film, który chcę Państwu przedstawić. No z tym, że żałuję, że jest niewyraźny, ponieważ głos Pana Jacka jest taki bardzo cichy. Mówi, bo jest w głębokim transie hipnotycznym, w który wprowadziłem. No i może być niesłyszalny. Proszę wybaczyć. Nastawić sobie odbiór głosu tak, żebyście Państwo lepiej słyszeli. On wydobywa się głęboko z duszy tego człowieka. Co prawda pan Jacek opisuje siebie, że jest gladiatorem. Walczy na scenie, gdzie publiczność jego podziwia. Walczy z lwem, gdzie zabija, ale później jego emocje opadają, gdzie widzi siebie jako kobietę w następnym wcieleniu. Proszę słuchać się ten film. Jeżeli Państwo mają opinię na ten temat, proszę się ze mną podzielić. Jak zawsze staram się Państwu przedstawić moje filmy uwolnień duchowych, no i w których zawarta jest również reinkarnacja. Proszę. Zaczynamy. Kim jesteś? Tak. Aha. Wojownikiem jesteś, walczysz, dobrze. Gladiatorem, tak? Tak. No zobacz teraz. Dalej. Co czujesz teraz? Gdzieś przychodzę się pod celach. Tak. Wyglądając. Ale... Szyderstwo. Szydzę sobie z tego. Z czego szydzisz? Z zalety. Zobacz, jak umierasz. Jak umierasz? Wywożą mnie na arenę i lew mnie zagryza. Lew zagryza cię. Walczysz z lwem? Dziękuję. Zobacz teraz już to z góry wszystko. Zobacz, czy odchodzisz do Boga, do góry. Czy zostajesz przy ziemi. Czy odchodzisz do góry? Próbuję, ale... Ale nie odchodzisz. Czuję żal. Żal czujesz. Do kogo? Do tych ludzi, że ci życie zabrali, krzywdę zrobili. Wytykali palcami. Dlaczego wytykali cię palcami? Nie zależało mi na niczym. A za co zostałeś ukarany? Trafiło na mnie, kurczę. Co trafiło na ciebie? Kolej walki. Kolej walki. A kim jesteś, że walczysz? Ja już wiedziałem, że umrę na tym wozie. Już wiedziałeś, że umrzesz? Z góry jasne. Z kim walczyłeś, Samson? Tato mi oszczep i na lwa. Dali oszczep i na lwa idziesz. Ale to było jasne, że nie ma szansy. A tylko przykułem chyba w brzuch. Mm-hmm. Zobacz, dlaczego miałeś walczyć z lwem? Za co? No? Żeby rozbawić dług. A żeby rozbawić ryzyk chyba to było. Ile masz lat, kiedy giniesz, Samson? Ile masz lat? 34. Czy masz rodzinę? Żona, dzieci? Czy masz rodzinę? Nie, ale... Tak. Ale kocham się w jakiejś kobiecie. Jest kobieta jakaś. Zobacz teraz w górę, zobacz, co z twoją duszą się dzieje. Czy twoja dusza odeszła do Boga? Kobieta, to moja mama. Obecna mama? Tak. Z obecnego życia, to jest twoja matka, ta kobieta. Widzisz ją teraz, tak? To jest twoje poprzednie wcielenie? Mhm. Czujesz, to jest twoje.
Teraz docieram do dusz, które są w tobie. Dusza czarka, czy jest dusza? Odezwij się, dusza czarka. Jest? Nie może płakać. Nie możesz płakać. Kto to jest, który nie może płakać? Imię twoje. Kto umarł? Coś na Sandę chyba. Ile masz lat, Sandę? Jestem jakimś starszym człowiekiem. Jakimś chyba na wysokim urzędzie. Co się z tobą stało, Sandę? Ktoś mnie zranił chyba. Jak zranił? Ciało w sobie chodzi. Nie, to nie jest to cielesna, ale jakaś emocjonalna. Emocjonalna. Zradził cię teraz emocjonalnie. Kobietę moją gwałcił. A co się z tobą stało? Jak umarłeś? Sandę. Jak umarłeś? Z rozpaczy. Ile lat masz, kiedy umierasz? Coś koło 30, także więcej. Zobacz. 50. Koło 50 lat. W jakich czasach żyjesz? Już wiek, tam żyję. Jak cię zranił ktoś? Kim jesteś w tamtych czasach, opisz? Kim jesteś? Gladiator wraca. A, gladiator wraca. Gladiator jakiś urzędnik. Urzędnik. Kto to jest ten urzędnik? Teraz niech te głosy odezwią się wszystkie w tobie, które chcą wyjść teraz. Odliczę 1 do 5, mamy tam 1, 2, 3. I niech te dusze wychodzą teraz raz. Będą dusze mówiły, które chcą wyjść. 2, 3, doliczę do 10. Odezwią się powoli te dusze i wyprowadzę je z twojego umysłu, ciała i duszy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gladiator. Jest gladiator. Drugi tutaj. Chłopie. I co? Pięknie. Tak, a co się z tobą stało, Danuta? Co jest robiła? Ciągnie cię ktoś? Nie, ciebie chyba mnie biorą. Gdzie biorą? Chyba za 5. I znowu te czasy się wieczy, co się odzywa, jak jest tam tu przyszłość. Nic nie zrobiłam. Danuta, co się stało z tobą? Gdzie cię biorą? Chyba na stosie. A zobacz twoje dzieci. Ile masz dzieci, Danuta? Dwójkę. Dwójkę dzieci. Zobacz, gdzie mieszkasz. Jak twój dom wygląda? Masz męża? Jest drwalem. Drwalem mąż jest. Co z tobą robią? Walcą. Walcą cię. Kto cię gwałci? Coś księża. Jak umierasz? Zakuta jest. Co jest? Zakuta w kajdanach. W kajdanach. O co jesteś oskarżona? Jakieś czary. Uprawiasz czary? Nie, to jest oszustwo. Kto cię oskarżył o czary? Księża. Księża oskarżają. Jednego chyba kopnęłam. Jednego kopnęłaś? Uciekłam. Kiedy gwałcił. Gwałcił ksiądz. No to tak. Tak, spokojnie robi, jak już nie wiem, ale... I czy odchodzisz do góry, do Boga? Czy zostajesz przy ziemi, Danuta? Tutaj ciągle. Gdzie? Jak Państwo sami widzicie, jest to film trudny, być może nawet i do zrozumienia. W tym filmie mój pacjent, podopieczny,
przeżywa bardzo mocno swoje poprzednie. Być może wcielenia, które pomieszane są z bytami, które opisuje. Terapeuta ma trudne zadanie, żeby oddzielić plewę od ziarna, gdzie są byty, a gdzie jest rzeczywista reinkarnacja pacjenta. Proszę ocenić samemu ten film, jak trudna praca jest z pacjentami, którzy są bardzo przerażeni, zagubieni w życiu, ale jednak poprzednie wcielenia i byty, które mamy przy sobie, mają ogromny wpływ na zachowanie takich ludzi. I zobacz, co robisz przy ziemi, jak to zło wyzwalasz. Przeszkadzasz ludziom. Co robisz? Co robisz tyle lat przy ziemi? Mów. Pykam wszystkich. Kopię. Czy masz świadomość, że umarłeś? Czy masz świadomość swojej śmierci? Tak? Tak. Zobacz, czy widzisz ludzi przy ziemi, którzy żyją? Widzisz ludzi, którzy żyją? Żyjący. Widzę, chodzą. Tak. Kopnąć, ale nie mogę. Chcesz kopnąć i nie możesz. Nienawidzę ich. Widzisz ich. Nienawidzę. Nienawidzisz ludzi. A zobacz, jak ludziom możesz przeszkadzać. Nie mogę. Nic nie dzieje. Nie możesz im przeszkodzić? Nie mogę. Nie możesz im nic zrobić teraz. Zobacz, męczysz się przy ziemi? Jesteś zmęczony? Tak? Bezradny. W jaki sposób wchodzisz w to ciało? Coś mnie ściąga tam. Do niego? Tak. I wyciąga i wchodzę. Coś wciąga cię do niego? Tak. Zobacz, ile Mariusz ma lat, kiedy weszłaś do jego ciała. Malutki jest, w łóżku leży. Malutki jest, w łóżku leży w szpitalu. I twoja dusza tam weszła. Czy chcesz mu pomagać? Chcesz mu pomagać? Nie, jestem zła na tym. Zobacz, jak w tym ciele. Gdzie schowałaś się w tym ciele? Jakim części ciała schowałaś się? W jakiej części ciała siedzisz w nim? Dole, przy podstawie kręgosłupa. I tam twoje miejsce masz. Zobacz, czy możesz mu coś pomóc. Czy podpowiadasz mu coś? Nie. Zobacz, jak działasz na niego, Danuta. Problemy ma same. On ma same problemy, tak? Nie możesz mu pomóc w tych problemach. Nie. Widzisz, znasz jego. Od dzieciństwa znasz jego, tak? Czy chcesz żyć jego życiem? On jest zamknięty seksualnie. A dlaczego zamknięty seksualnie jest? Przez ten gwałt. Przez ten gwałt. Ty go zamknęłaś seksualnie? Czy siedzisz u niego u podstawy, tak? W czakrze seksu siedzisz, tak? Tak. No to teraz opuścisz jego ciało i pozwolisz mu żyć seksualnie. Odejdziesz z jego ciała? Dzisiaj doprowadzę cię do góry. Już teraz nie ma średniowiecza. Odejdziesz do góry, do Boga. Wierzysz w Boga? Czy w Boga wierzysz? Wierzysz w Boga? Nie. Ale zobacz, czy widzisz światło na górze, nad nami. Widzisz światło? My otworzymy ci bramę do góry, do niebios. Odejdzie gladiator, odejdzie Czarek, odejdziesz ty. Wyjdziesz z niego.
teraz spotykamy się ponownie. Następny seans będzie oczyszczający, w którym będziemy mogli wejść teraz w reinkarnację i widzieć siebie. Teraz pan Jacek może siebie widzieć, jego prawdziwą reinkarnację. Tamte opisy łączyły się raczej z bytami, o których mówił. A teraz możemy mówić o prawdziwej reinkarnacji po oczyszczeniu, pod oczyszczeniu duchowym, uwolnieniu bytów. Także tu mamy reinkarnację pana Jacka, no, którym też widzi, że nie jest takim bardzo delikatnym, wrażliwym człowiekiem, ale jednak jego zachowania są, jak państwo widzicie, dość nieciekawe i emocjonalne, łącznie z gwałtami. No też tak mamy w sobie, że możemy być aniołem i diabłem w życiu swoim. Ważne, żeby znowu oddzielił człowiek plewę od ziarna, czy ziarno od plewy, żeby nie mieszało się nam. A jak będzie będą czyste emocje, to będziemy inaczej żyli. Wszystko można przemyśleć. A tego typu seanse uwolnień duchowych pomagają przemyśleć swoje życie. Proszę o opinię, co państwo myślicie. Takie filmiki umieszczam na YouTube. Zapraszam do następnych seansów. Dziękuję. Dobrze, Ludwik, teraz ja z tobą będę rozmawiał. Ile masz lat, Ludwik? Lat? 20 kilka. 20 kilka lat. Co się z tobą stało, Ludwik? Wojskowym jesteś, tak? Który to jest okres? To jest wojna? No, Ludwik. Druga wojna. Jesteś sierżantem. W jakim kraju jesteś? Okupacja. Aha. Widzisz, okupacja, wojna. To jest druga wojna. Co się dzieje, Ludwik? Gwałcimy kobiety. Gwałcicie kobiety. Gwałcisz kobiety. Gdzie to jest? No? Jest to pomieszczenie, gwałcisz kobiety. Jakim żołnierzem jesteś? Jakiej narodowości? Tak? Niemieckiej. Aha, jesteś teraz. No widzisz te teraz. Gdzie te kobiety są? Gwałcicie je. Gwałcicie kobiety. No co się dzieje teraz? Tak? Zabijają je potem. Zabijacie je potem. Co to są za kobiety? Żydówki, Polki? Jakiej narodowości? Polki chyba. Polki chyba gwałcicie. No zobacz, to co teraz robicie, skąd macie te kobiety? Skąd one się pojawiły u was? Ściągnęliśmy je z ulicy. Łapaliśmy wszystkich. Łapiecie wszystkich, tak? I zobacz, gdzie to, co to jest, więzienie? Gdzie macie te kobiety? Jakiś hangar przytrzymujemy. Hangar przytrzymujecie. Widzisz, Ludwik? Ludwik, zobacz, co się z tobą stało. Jak umarłeś, Ludwik? Jak umierasz sam? Opisz mi. Jak umierasz? Strzelam w głowę sobie. Strzelasz sobie w głowę. Nie wytrzymuję tego. Nie wytrzymujesz tego już. Strzelasz sobie w głowę. Gdzie to jest, Ludwik? Tak?
Gdzie to jest, kiedy strzelasz sobie w głowę? Tak? Gdzieś w górze chyba. To jest wojna jeszcze? Przegraliśmy. Przegraliście wojnę. I widzisz, to co właśnie się wydarzyło i to co się zdarzyło w czasie wojny. Jesteś tam. Widzisz teraz jak cierpisz. Teraz twoje cierpienie. No, widzisz teraz siebie. No i zobacz, dlaczego nie dochodzisz do Boga, do nieba? Dlaczego nie odchodzisz? Tak? Dlaczego twoja dusza nie odchodzi do góry? Zły. Zły jesteś. I dlatego, że zły jesteś, no, tak jest. Szkoda mi kobiet. Szkoda ci kobiet. Zostajesz przy ziemi? Zobacz, gdzie ziemi włóczyłeś się. Gdzie byłeś przy ziemi? Zobacz, kiedy wojna się kończy. Gdzie jesteś w tym czasie przy ziemi? Błąkałem się po jakieś zabudowanie. Zobacz, czy istnieje piekło przy ziemi. Czy byłeś w piekle, tam gdzie diabeł jest? To obozy. Gdzie? Obozy. To obozy, te koncerty. To jest piekło, tak? Czy jest inne piekło, takie jak ludzie wyznają, że jest ogień, diabeł? Czy widzisz takie diabelskie demony? Czy nie ma tego? Nie. Jest tylko to cierpienie przy ziemi, tak? Które dusze zostają przy ziemi. To jest to piekło, tak? Nie ma piekła diabła. Tylko ciepło, cierpienie przy ziemi jest to, ludzkie cierpienie. Czujesz ten ból cierpienia ludzi? Krzyczą, spaczynki. To piekło to są te myśli ludzkie. Ciepło, myśli ludzkie. Tak, to cierpienie ludzkie, to jest piekło. Piekło ludzkie. Piekło. A zobacz, po co twoja dusza przyszła do obecnego życia? Po co? Co chciałeś zrobić w obecnym życiu? Rozwijać się chciałeś, tak? Co chciałeś zrobić w obecnym życiu? Pomagać innym? Pakować informacje o życiu. O zakupowaniu. Tak. Jednością. Wszyscy jednością jesteśmy.